Biblioteka to centrum ostoja jaworznickiej kultury. No, biblioteka dla mnie to jest skarbnica wiedzy. To jest coś, czym czytając się ubogacam, jest to... No, jest mi bardzo potrzebna, bo mam dużo czasu i mogę sobie książki czytać, oczywiście. Biblioteka, zwłaszcza ta tutaj u nas w Jaworznie, jest dla mnie takim miejscem niezwykłym, bo tam się dzieje tak potwornie dużo, że w zasadzie bardzo ciężko to sklasyfikować, ale powiedziałabym, że jest to na pewno miejsce takiego dużego skupienia, ale też ogromnej otwartości. Biblioteka jest dla mnie miejscem, w którym znajduję tak naprawdę zajęcie na wieczory, na przykład jakieś jesienne, gdzie mogę znaleźć coś, dzięki czemu rozwinę swoją wyobraźnię. Dla mnie biblioteka to jest miejsce spotkań ludzi, gdzie możemy czytać w spokoju książki, nikt nam nie przeszkadza wypożyczać książki, jakie chcemy. Biblioteka jest miejscem, które odrywa mnie od rzeczywistości. Przenosi mnie w zupełnie inny świat. Dla mnie biblioteka jest przede wszystkim skarbnicą wiedzy, ale też takim miejscem do wyciszenia się i odnalezienia harmonii. Beatko? Biblioteka. Kochani, biblioteka dziś, a dawniej. Za moich czasów biblioteka to było całe źródło wiedzy, całe źródło naszej nauki. Wszystko, co chcieliśmy się dowiedzieć, szło się do biblioteki, poświęcało się swój czas, szukało się książki, sprawdzało, nie było internetu. Proszę pana, biblioteka w Jaworznie jest najpiękniejszym obiektem tu, moim zdaniem, na Śląsku. Mi się zdaje, że wjedzie prym. W naszej bibliotece zawsze z rodzicami szliśmy, żeby wypożyczyć jakieś bardzo ciekawe książki. Najbardziej podobały nam się O nudzimisiach. No, biblioteka dla mnie to jest takim miejscem publicznym, gdzie można bardzo dużo rzeczy się dowiedzieć, książek do czytania przeczytać, wypożyczyć. Nie korzystam. Biblioteka jest dla mnie takim miejscem, gdzie można iść, się wyciszyć, jest tam zawsze spokój. Można wypożyczyć jakieś super książki, poczytać, pouczyć się, może nawet czasem dobre i nowe znajomości zawrzeć. Kiedy myślę o bibliotece, to przychodzi mi na myśl taka wielowymiarowość, bo można się tam napić bardzo dobrej kawy, można fantastycznie spędzić czas, można znaleźć wiele bardzo przydatnych informacji i obcować z życiem kulturalnym miasta. Powiedziałabym, że biblioteka jest takim sercem Jaworzna i myślę, że nie będzie to przerysowane. Ja mam wnuczki w wieku, jeden jest szkolny, druga ma 4 latka, więc chodzimy z dziećmi do biblioteki, wypożyczamy, czytamy dzieciom bajeczki. Ja również sobie wypożyczam książki. No jest w czym wybrać. Jeszcze nie mam pomysłu. To jest w sumie miejsce kultury. Takie przede wszystkim miejsce do wypoczynku umysłowego, ale też do nauki. Obowiązkowy budynek w każdym mieście. Dlatego dla mnie biblioteka jest czymś wyjątkowym, jest jakimś wspaniałym wspomnieniem, choć dzisiaj bardzo rzadko ją odwiedzam. Niestety musimy to zmienić, Kasiu. Biblioteka jest dla mnie źródłem informacji. W ogóle super, super sprawa. Ja jestem bardzo zadowolona, że biblioteki są, powstały i mam nadzieję, że się utrzymają dalej. Dzieje się tam tak fantastycznie dużo i tak fantastycznych rzeczy, że z przyjemnością tam przebywam i polecam to każdemu. Bez tego byłoby bardzo ciężko. O. Jaworznicka? Fajne miejsce.